Jaki cel miało nasze dzisiejsze spotkanie z młodzieżą? W Stegnie jesteśmy od wczoraj na warsztatach wyjazdowych. Są to warsztaty w ramach projektu Nieobecnie, jednak bliscy, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. To była odpowiedź na konkurs regionalny Równać Szanse 2011. No i chcemy w ciągu najbliższego pół roku nakręcić cykl reportaży o nowostawiakach, których już nie ma, które odeszli, a o których warto pamiętać, bo niestety pamięć ludzka jest ulotna. Szczególnie młodzi, żeby poznali, że tacy byli, coś zrobili dla miasta. No i są to spotkanie. Młodzi adepci uczyli się sztuki filmowej, komunikacji społecznej wczoraj, a dzisiaj sztuki filmowej. Czy młodzież chętnie chciała wziąć udział w tych spotkaniach dzisiejszych? Część tak, część bardzo chętnie, a część to tak w ostatniej chwili, że tak powiem, z łapanki, co niektórzy ponamawiali, ale myślę, że oni nie będą żałować. No, na pewno czeka ich pół roku ciężkiej pracy w tej chwili. To im od razu powiedziałam. I tego się trzymamy nadal cały czas. Pracy nie ma kołaczy. Powiedzcie, kilka godzin to długo na takie warsztaty? Zależy, z jakiej perspektywy się patrzy. A dzisiejsze spotkanie? Było się? Nie, bo były ciekawe zajęcia i bardzo interesujące. Dużo robiliśmy. Dłużej powinniśmy zostać. Dużo rzeczy się nauczyliśmy i chyba zrozumieliśmy. Po dzisiejszym spotkaniu, czy praca redaktora, dziennikarza wydaje wam się tak samo proste jak do tej pory? Nie. Nie. No to jest na pewno cięższe teraz, jak poznaliśmy, ile jest przy tym nerwów, jakie trzeba zachować wszystkie te cele związane z tym z tą pracą, z tym wypytywaniem. To naprawdę ciężka praca. A które z dzisiejszych zadań było dla was najtrudniejsze? Jak robiliśmy te wywiady, to musieliśmy sami wymyślić pytania i wszystko dokładnie ustalić. Na podstawie biografii aktorów, gwiazd. Tak, to te bardzo trudne. No. Było to trzymanie, to wszystko. Co sprawiało tobie największą trudność na dzisiejszym spotkaniu? No chyba prowadzenie wywiadów. No, przepraszam. A dlaczego? No to nie jest takie łatwe, jak się tak ogląda tak z tego. Słowa się mylą. No. Łatwo, a jak samemu trzeba zrobić to. Ciężko jest to wszystko spamiętać. No. Ciężko zachować powagę czasami, co? Tak. A sonda? A to tak aż nie było tak źle. Sonda była dobra. Sonda była łatwiejsza. No, łatwiejsza była. Młodzież zadowolona, jak młodzież zadowolona, to film Aalborg również. To kiedy następne spotkanie z nami? Jutro. Nie słyszę głośniej. Jutro! No sami słyszeliście, czyli jutro przyjeżdżamy z powrotem do Stegny. A to na drugie. Dobra, to nie przyjeżdżamy. Już powiedziałem, mało treningu. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję za odpowiedź, to wszystko. Izabela Skibicka. Jakie Karol cięło tutaj rybki sobie. Szczupaczki, leszcze, takie duże. A jaki był najlepszy okaz, najładniejszy? Węgorz. Dzień dobry. 3 metrowy. Mam na imię. Dzień dobry, mam na imię Przemysław Kępka. Udzielam teraz wywiadu dla TV Malbork. Zapraszam. Ale to co wtedy nie trwało? Udzielasz wywiadu. No a jak? No wtedy proszę o wywiad. Wywiadu nie, mówisz tak. No. Dzień dobry, znajdujemy się przy ulicy Kościuszki. Dzisiaj zapytam naszych mieszkańców i tak dalej. Przedstawiasz się na końcu. Nie pasz od nich. Na końcu się przedstawiasz. Dzień dobry. Nie też, prosto. Ja mam robić akcja! Dzień dobry, znajdujemy się w... Dobra, teraz! Dla TV Malbork, Jakub Tarasek.
Czy często panie przebywają w lato nad morzem? No oczywiście, mamy Bałtyk tutaj, tak wiadomo. Piękny. Morze. Zawsze wakacje, tak? Przyjeżdżamy tutaj. I się kąpiemy oczywiście, tak. W naszym czystym... Bardzo czystym morzu. Jest za ładna, bo był w zeszłym tygodniu sztorm. Tak, wyrzucało trochę tych wodorostów, no ale mamy nadzieję, że to pewnie na lato ktoś posprząta i będzie inaczej to wszystko wyglądało. Latem, wiosną to będzie... A nie było tego. Nie wiadomo, czy ludzie w ogóle będą tu przyjeżdżać jeszcze. Oj nie, chyba nie, będą, no, bo... postara, bo ci, co zainwestowali w te ośrodki, to chyba będą chcieli zarabiać i na pewno w ich interesie jest, żeby to posprzątać. Także to jest na pewno chwilowe. A ciepło... Mam nadzieję. A ciepło państwu jest na plaży? Tak. No to zależy od... Dzisiaj jest piękna pogoda, też super, no nie tak, ma wiaterku. To znaczy na styczeń to jest taka raczej jesienna... Aha. Spacerowa pogoda, bym powiedziała. Czyli inaczej to byśmy się tutaj wiatru tak nie kręcili. No. Nie ma dużego wiatru i jest super. Mhm. Można spacerować sobie. Czyli warto przyjechać w zimę, zobaczyć Bałtyk? Jak taka jest zima, jak w tym roku, to... To warto, warto. Warto, bo w górach za wiele śniegu nie ma, a tutaj zawsze można pochodzić, poddychać tym jodem. Tak, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dla TV Malbork Oliwia Jąca i Martyna Nowak. Dzień dobry, Oliwia Jąca i Martyna Nowak. Dzień dobry. Co państwo łowią? A tutaj bida w kraju, tutaj flądry, węgorze są. Jak widać, dzisiaj ładnie bierze, o, duże okazy są. Złowili już państwo coś? No, 3 wiadra. A czego? Węgorzu. Przepraszam, co się stało, że pan łowi te ryby? Kryzys mamy? Kryzys w Polsce? No, no obiad trzeba. No obiad! Smadzione rybki! No. Jesteśmy nad morzem w Stegnie. Właśnie idzie do nas dwójka turystów i chcemy się zapytać, co sądzą o naszej dziwnej sytuacji, o której zaraz się państwo dowiecie. Dobra, proszę państwa, możemy państwu zająć chwilkę? Aha. Nazywam się Jakub Tarasek, to jest mój kolega Michał Błaszczak. Jesteśmy z TV Malbork. Dostaliśmy wiadomość, że dzisiaj nad morzem ma być plus 30 stopni. Sprzedano nam tanie bilet za 20 zł, a tu przyjeżdżamy, chcieliśmy się wykąpać. Chcieliśmy się wykąpać, a tu jest minus 10 stopni. Co państwo na to? Ja tam kąpałem się przed chwilą. Kąpał się pan? No jasne. Kąpał się pan? Tak, po co ten? Woda ma plus 5 stopni. Plus 5 stopni? Nie, jest 0 stopni, 0 stopni. No proszę pani, ja tutaj byłem z termometrem i mi tutaj wykazało minus 10 stopni Celsjusza. Tak? Jesteś za młody, ja mam lepszy termometr niż ty. A kto tak panu powiedział? A może go pan pokazać? Trzymajcie się. A ty jesteście z Malborka, tak? Tak. Aha. Dziękuję państwu za wywiad. To oddychajcie świeżym powietrzem, bo jest bardzo dużo jodu i bardzo miło, chociaż jest bardzo brudno, no bo był sztorm i tak wygląda, jak to wygląda. No ale mimo wszystko powietrze mamy zdrowe. Dobrze, dziękuję państwu bardzo za wywiad. Dla TV Malbork Jakub Tarasek i Michał Błaszczak. Chodzisz na dworze zimą? Lubisz? Tak, odpowiadaj. Tak? Tak. A fajnie jest? Tak. A zimno co? Trochę? Tak. Lepiej lato jak jest, nie? Ciepło, możesz się popać i pokąpać, nie? A nie teraz zobacz, i brudno trochę, nie? Też. Bardzo brudno. Troszeczkę brudno, no. My wolimy jakiś śnieg, nie? To wtedy możemy sobie porzucać śnieżkami, tak? I bawany lepić, nie? I bawany lepić. No, super. To dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pa. Dla TV Malbork Paulina Jeguś, Nikola Repińska. Co ja? Dla TV Malbork. No. Oglądajcie TV Malbork. Prezes się odezwał. Brawo dla prezesa. Oglądajcie TV Malbork. Oglądajcie TV Malbork.